tvpodkarpacie.pl. Bardzo serdecznie pragnę zaprosić nie tylko mieszkańców Sanoka, ale także okolicznych miejscowości na wyjątkowy koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w parafii na Posadzie w Kościele o godzinie 18. Przyjeżdżają do nas artyści z Warszawy, aby przedstawić przepiękny spektakl zbudowany z poezji Jana Pawła II z okresu młodzieńczego, z czasów, zanim Jan Paweł II, Karol Wojtyła, wstąpił do seminarium duchownego. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Na pewno przeżycia będą wyjątkowe, a artyści przyjeżdżają specjalnie do nas, aby wesprzeć nową inicjatywę Fundacji Czas Nadziei. Otóż chcemy pomagać dzieciom, które ucierpiały w czasie działań wojennych na Ukrainie. I po koncercie będzie możliwość wsparcia naszej akcji, składając swoje datki do puszek. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i dziękuję za pomoc, którą okazujecie dzieciom, które potrzebują naszej pomocy. Ściśle związana z koncertem jest druga akcja organizowana wspólnie z wolontariatem pierwszego liceum, która polega na tym, że w najbliższy piątek i sobotę będziemy zbierać żywność dla dzieci poszkodowanych na Ukrainie. Akcja jest to zorganizowana przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności i firmą Daną. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby ofiarować jakieś produkty żywnościowe do delikatesów w centrum na Posadzie. tvpodkarpacie.pl